Sprawa morderstwa, jakiego miał dopuścić się Grzegorz Borys oraz jego tajemnicza śmierć budzi wątpliwości wśród wielu ludzi. Pod moimi poprzednimi filmami widziałem wiele komentarzy, które nie wierzą w wersję wydarzeń podawaną przez służby. Czy policja w cudzysłowie mataczy w tej sprawie? Czy faktyczną przyczyną śmierci Grzegorza Borysa było naprawdę utonięcie? Wyniki sekcji zwłok zostawiają pewne niejasności, na których się dzisiaj skupimy. Bezpośrednią przyczyną śmierci miało być utonięcie, jednak jak się okazało na sekcji, Grzegorz Borys miał na ciele liczne rany cięte, a na obu skroniach miał dwie rany od postrzału z broni, najprawdopodobniej samoróbki na sprężony gazowa. Według niektórych informacji poszukiwany miał niecelowo utonąć w stawie podczas ucieczki. Według innych informacji miał celowo popełnić samobójstwo, wejść do zbiornika wodnego, postrzelić się w głowę, co go ogłuszyło, a następnie się utopić. Na temat tych niejasności dla faktu wypowiedział się były negocjator policyjny nadkomisarz Dariusz Loranty. Oto co miał do powiedzenia. Zachowanie zwłok w tak dobrej kondycji po dłuższym czasie w wodzie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy występują dwa czynniki: niska temperatura i woda nieagresywna, czyli czysta. Błoto, z którym mamy do czynienia w bagnach czy mokradłach, jest bardzo agresywne. Wystarczy zobaczyć, jak zachowa się nasze ciało, gdy postoimy trochę dłużej w błocie. Wkrótce pojawią się rany. Nie wykluczam jednak, że w jakimś miejscu w zbiorniku Lepusz, gdzie znajdowały się zwłoki, woda mogła być czysta, mówi Loranty. Samobójstwo przez strzał w głowę i utonięcie? Nie bardzo chce mi się w to wierzyć. Owszem, zdarzają się takie cuda, że desperat mógł się zastrzelić przy wodzie, bo zastanawiał się nad wyborem śmierci. Być może zabił się w tym miejscu, bo tutaj dopadł go największy kryzys. Ale nie wierzę w ten plan. Zupełnie nielogiczne wydaje mi się również to, że Borys najpierw się nacina. Cięcia przedramion robią zazwyczaj albo młode osoby, albo kobiety z nadzieją, że anuż ktoś nas odratuje. Mężczyźni nacinają się zazwyczaj na przegubach dłoni, tłumaczy. Nie słyszałem też o samobójcy, który przeciąłby sobie uda. Owszem, znajdują się w tym miejscu tętnice, ale nigdy nie słyszałem o tego rodzaju przypadkach samobójstw. Pamiętajmy też, że to był żołnierz. Każdy żołnierz odbywa naukę strzelania, więc po co miałby się ciąć? Jeżeli miał ze sobą przeróbkę broni gazowej, to po co miałby kombinować z nożem? Okaleczanie się i łażenie po bagnie to gwarancja zakażenia i umierania w mękach, natomiast oddanie strzału z broni to zazwyczaj szybka śmierć. Według mnie policja mataczyła i robiła to z różnych powodów. Problemów na linii żandarmeria, policja. Jeśli chodzi o ocenę policyjnej obławy, to uważam, że na tym terenie było za duże zagęszczenie ludzi, którzy przeszkadzali sobie w poszukiwaniach. Ich działania przypominały kopanie studni w 10. Uważam, że to był największy błąd.